Blanko, spotykamy się na premierze twojego najnowszego klipu. Powiedz, co to jest za teledysk w tym przypadku? Dlaczego wiesz nazywać się tak, a nie inaczej? Ja sobie przetłumaczyłem, jak rozumiem, z języka angielskiego, chłopcy lubią zabawki. A może ten tytuł coś innego znaczy? Myślę, że każdy może to sobie zinterpretować tak, jak czuje. Natomiast może to oznaczać chłopcy lubią zabawki albo chłopcy są jak zabawki, albo są zabawkami, więc każdy może inaczej sobie to zinterpretować. Jest to na pewno niedosłowny oczywiście tekst, natomiast ma być to z przymrużeniem oka i ma być to zabawne. Jeżeli chodzi o ciebie tak naprawdę, czy ty uważasz na przykład chłopaków, no niestety nie mogę, muszę ciebie o to zapytać, czy dla ciebie chłopacy to są zabawkami? Nie, na pewno nie. Tak jak mówię, jest to tekst z przymrużeniem oka i nie jest on dosłowny, więc każdy może sobie to tak jak chce zinterpretować. Jak długo trwało przygotowania do nowego właśnie teledysku? Powiedz, co było najtrudniejsze na planie zdjęciowym? Oczywiście miałam okazję obejrzeć cały teledysk, tak, zanim tutaj spotkaliśmy tak się. Tak? Jak ci się podobał? Powiem, że jest mega, mega wspaniały. O, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Przygotowania były, trwały dość krótko, ponieważ spieszyliśmy się z tym klipem, z nakręceniem tego, natomiast współpracowało mi się ze wszystkimi świetnie, układam choreografię z moją ulubioną choreografką, z którą cały czas współpracuję, więc wszystko szło naprawdę gładko. Skąd właśnie ten motyw misia? Motyw misia zrodził się tak naprawdę ze scenariusza i tutaj mój team podpowiedział, że może to mieć sens i wtedy postanowiliśmy, że w teledysku będę zmieniała chłopaków w zabawki, czyli w misie. Czy spodziewałeś się, że w dniu dzisiejszym otrzymasz podwójną platynową płytę? Nie spodziewałam się absolutnie. Wiedziałam o tym, że piosenka jest już osiągnęła status platyny, natomiast nie wiedziałam, dopóki tutaj nie dotarłam, że jest to podwójna platyna. Nie mogę ciebie również nie zapytać w tym przypadku, ponieważ jak wybierałeś się na Eurowizję, oczywiście od groma dużo było hejtu na twój temat, ale jednak wiesz, ty mimo wszystko jesteś kobietą twardą, dziewczyną twardą tak naprawdę i mimo wszystko hejt nieraz mnie motywuje. Tak, tak. Tak jak mówiłam, hejt naprawdę mnie bardzo zmotywował, dalej mnie motywuje i mam nadzieję, że inni też będą mogli tak podejść do tematu, jeśli się z nim zderzą oczywiście. Powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? Teraz oczywiście premiera Voice Like Toys, więc dużo pracy związanej z tym. Koncerty i plenerowe, i telewizyjne, więc dużo przygotowań. W następnym tygodniu koncerty za granicą, więc tak jak mówię, dużo, dużo przygotowań i dużo pracy. Skąd czerpiesz inspiracji na co dzień? Czy to przy tworzeniu poszczególnych piosenek, melodii na przykład, o ile je tworzysz tak naprawdę? Czy ewentualnie czym na co dzień inspirujesz się? Tak tworzę. I melodię, i tekst. Tak naprawdę zaczęłam swoją przygodę z muzyką od pisania tekstów, czego dużo osób nie wie, ani od śpiewania, czyli zaczęłam od pisania. I inspiruję się wszystkim. Inspiruję się głównie moimi przeżyciami, które miałam i o nich zawsze piszę. Jakie masz marzenia na co dzień? Na co dzień mam marzenia związane z muzyką, które są ogromne, dlatego też nie daję sobie czasu na przerwę w pracy. Powiedz, co chciałbyś osiągnąć w życiu? Mówimy o tym najbliższym czasie tak naprawdę. Na czym pracujesz tak naprawdę, żeby coś, nie wiem, osiągnąć, otrzymać nagrodę? No każdy ma marzenie w życiu. Dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ogromną nagrodą jest właśnie na przykład ta podwójna platyna. Mam nadzieję, że moje kolejne single i albumy będą tak samo świetnie i ciepło odbierane w kraju i poza. Powiedz, czy w życiu osobistym od strony miłosnej jesteś spełnioną osobą? Wiesz co, nie odpowiadam na pytania związane z prywatnym życiem, bo skupiam się teraz naprawdę na pracy. I ostatnie pytanie, gdzie spędzisz w tym roku wakacje? W pracy! Czyli nie wybierasz się na wakacje? Na razie nie wybieram się na wakacje, może po wakacjach.